Co u mnie słychać? Odpoczywam już dosyć długo. Mam nadzieję, wiem już, że wszyscy wiemy, że od 1 czerwca zacznie się zgrupowanie prezentacji. Nie przygotowujemy się do żadnej imprezy, ale będzie w końcu okazja potrenować, coś się poruszać, podbijać trochę piłkę i przyda się nam już troszkę spocić, troszkę zmęczyć, bo siedzenie całe dnie w mieszkaniu i tak naprawdę przestrzeganie tych wszystkich też zasad bezpieczeństwa. No, zgadzam się jak najbardziej, żeby to wszystko zrobić z głową, ale już wystarczyło nam wszystkim zawodnikom siedzenia, no bo my jesteśmy troszkę uzależnieni od sportu, od wysiłku, lubimy się zmęczyć. Wiadomo, że jest, jakby u nas rywalizacja na pozycji przyjmującego w reprezentacji jest ogromna, jest bardzo dużo dobrych zawodników, którzy na pewno będą walczyć o to miejsce. Sądzę, że dwie pozycje są już na pewno zaklepane i zajęte. Ale taka jest prawda, no są zawodnicy, którzy po prostu są zawodnikami top topów, najlepsi na świecie i trzeba to zrozumieć. Ja zdaję sobie też sprawę, że może ten rok, gdzie Olimpiada jest w 2021 roku, może wpłynąć na moją korzyść, bo jest to kolejny rok, przez który mogę przepracować, przetrenować tutaj w Jastrzębskim Węglu, teraz przez okres wakacyjny jeszcze w Spale z reprezentacją, więc na pewno jakby przeniesienie tej Olimpiady o kolejny rok, to wydaje mi się w mojej perspektywie i w mojej opinii dla mnie na plus. A to, że w tym roku dostałem powołanie, no to jakby ciężko ten sezon przepracowałem i starałem się udowodnić trenerowi, że zasługuję na to i wydaje mi się, że każdy z zawodników, który chce kiedyś grać w reprezentacji, czy jest w niej, też tak samo do tego podchodzi. Im więcej zawodników jest na wysokim poziomie i dobrze grającym, tym lepiej dla nas, ponieważ rywalizacja jest większa i mamy o co walczyć i będziemy jakby na każdym treningu udowadniać trenerowi, że to my zasługujemy na to miejsce. Podpisując tutaj 2-letni kontrakt przed przyjściem, po mojej 3-letniej przygodzie w Radomiu, wiedziałem, że te 2 lata będą ważne dla mnie. Jakby odchodziłem z drużyny z Radomia, która walczyła o play-offy, walczyła o to, żeby być na przykład w najlepszej ósemce, szóstce ligi, a tutaj przychodziłem do drużyny, która aspiruje o medale, aspiruje o te najwyższe cele, gra Lidze Mistrzów i jest na tej międzynarodowej arenie. Więc na pewno jakieś bezpieczeństwo w obecnej sytuacji, gdzie jak wszyscy wiemy, jak wygląda teraz sytuacja z jakby finansami klubowymi, czy z kontraktami, czy ze sponsorami, którzy, ponieważ no, wiadomo, przez wirusa jakby wszyscy sponsorzy na pewno to odczuli, nie da się tego ukryć, więc na pewno ten kontrakt, który podpisywałem na 2 lata, dał mi jakieś bezpieczeństwo, ponieważ nie musiałem się martwić o to, żeby szukać klubu, czy w jakiś sposób, nie wiem, negocjować mój kontrakt. Wydaje mi się, że mogę być zadowolony z tego sezonu, który był, którego nie dokończyliśmy i troszkę szkoda, bo czuliśmy się pod koniec tego sezonu, że możemy coś zrobić, ugrać, brzydko mówiąc, wywalczyć jakiś medal, bo mieliśmy dobrą drużynę, czuliśmy się pewnie, wygraliśmy 2 razy z Kazaniem, więc nasze też jakby aspiracje z meczu na mecz, z wygranej na wygraną w tej Lidze Mistrzów i w Lidze Polskiej się zwiększały i były coraz większe. Szkoda, że ta liga się tak zakończyła i nie mieliśmy możliwości dokończenia tego sezonu, ale jak najbardziej wydaje mi się, że całą drużyną możemy być zadowoleni poza początkiem, gdzie mieliśmy kilka wpadek i takich niezaplanowanych porażek, to wydaje mi się, że całkiem dobry sezon w naszym wykonaniu, bardzo dobry mecz w Kazaniu. W naszym przypadku wyciągaliśmy wynik, który tak naprawdę rzadko kiedy z takiego stanu jest w stanie drużyna wygrać, więc jak najbardziej sezon na plus. No udało się zagrać 2 dobre spotkania z Kazaniem. Jakby uczestnictwo w Lidze Mistrzów jest specyficzne, dużo się podróżuje, lata samolotem na jeden mecz. Jakby my naprawdę tą edycję Ligi Mistrzów graliśmy bardzo dobrze poza tym meczem w Belgii, gdzie bodajże przegraliśmy chyba 3-2 z tego co dobrze pamiętam. To my naprawdę dobrze się prezentowaliśmy, czy te mecze w Kazaniu, czy mecz w Kazaniu, czy mecz u nas z Kazaniem, to były naprawdę, wydaje mi się, najlepsze mecze w tym sezonie w naszym wykonaniu, czy mecz z drużyną z Turcji, to
Czuliśmy się mocni w tej edycji Ligi Mistrzów. Wiedzieliśmy, na kogo trafiliśmy w ćwierćfinale, ale w żaden sposób nas to jakoś nie sparaliżowało. Wiedzieliśmy, że to będzie kolejna mocna drużyna. Graliśmy przecież z Kazaniem. Jeżeli z Kazaniem wygraliśmy, to czemu mielibyśmy nie wygrać drużyną z Włoch? Czuliśmy się pewni, ale niestety nie było nam dane dograć. Miasto małe, ale wydaje mi się, że idealne, żeby skupić się na siatkówce. Nie ma tu jakby różnych rzeczy, typu jakieś kluby, takie rzeczy, które mogą odciągać zawodnika w moim wieku od trenowania, od skupienia się na siatkówce. Nie mówię, że jestem jakimś typem super imprezowicza, ale jakby wiadomo, że mniejsze miasto, nie jest to Warszawa czy Kraków, z którego pochodzę, ale pod względem, patrząc na samą organizację klubu i jakby wszystkiego dookoła, no to naprawdę jest to, wydaje mi się, najwyższy. Nie spędziłem dużo czasu jeszcze w siatkówce, w tej seniorskiej. Nie wiem, jak wyglądają inne kluby, ale Jastrzębie naprawdę, jako Jastrzębski Węgiel klub, to w samych superlatywach pod względem organizacji i całego tego tutaj zaplecza związanego z siatkówką, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jedyna rzecz, jaką my zawodnicy mamy do roboty, to po prostu trenowanie i skupienie się na tym, żeby te mecze wygrywać. No jestem, że dużo gram, znaczy dużo, no lubię sobie pograć na komputerze, wszyscy już o tym wiedzą, więc lubię też emocje, które panuje. Niezła, lepsza. Wydaje mi się, że może być lepsza niż w siatkówce teraz. Ale lubię rywalizację, nie tylko sportową. Lubię też porywalizować na komputerze ze znajomymi, czy razem z nimi pograć nawet, bo to też zawsze jakieś dodatkowe emocje i tak jak mówię, rywalizacja.